Hej, z tej strony Ruda, Basik i Sami. No a ciasteczkowy gość. Witamy w kolejnym epizodzie Muffiny Dzieciom. W dzisiejsze muffinowe łapki wpadł kot Stella. Chcielibyśmy serdecznie podziękować wydawnictwu Egmont za przekazanie kota Stefana do recenzji. Kot Stefan jest od 3 do 6 osób, od 4 plus lat. Może być, no. I trwa od 10 do 15 minut. W kocie Stefanie wcielamy się w rolę kota i myszy. Każdy z graczy otrzymuje jedną myszkę i jeden z nich zostaje kotem. Na tą turę nie będzie myszką. Zostanie kubeczek i dostanie kostkę. Ale dostajemy jeszcze po 4 karty kota. Przepraszam. Co już ci tak zakrypło? Zima. Tak? Winter is coming. Dobrze. Więc każdy z graczy dostaje 4 karty, dostaje myszkę. Gracz, który jest kotem, w danej turze nie jest myszką, ponieważ musi się skupić na łapaniu myszek. No i co, Baś? Rzucamy kostką i co? No i rzucamy kostką i jeżeli wypadnie kot, to kot musi złapać tą myszkę, nie? Jeżeli kotek złapie myszkę, dostaje kartę od tej myszki, która zostanie złapana. Jeżeli kotek nie złapie myszki, kotkiem zostaje osoba siedząca po lewej stronie od ówczesnego kotka. Czyli kot jest mobilny. Każdy gracz po kolei jest kotkiem. Wszystkie myszki muszą się znajdować na syrze. Zapomniałyśmy o serku. No. No więc wszystkie myszki znajdują się na serku, a kotek próbuje je złapać. Mam dwie! O, ty! Kocico! Gdy kot się pomyli, czyli będzie próbował łapać myszki, kiedy na kostce wpadła myszka i nie powinien ich łapać, odrzuca jedną kartę do pudełka. Tak samo się dzieje, kiedy myszka ucieknie z serka, kiedy wypadła myszka, czyli wtedy, kiedy kot nie łapie. W razie jakichkolwiek pomyłek, no niestety odrzucamy kartę do pudełka. Gra kończy się... Coś tak wiercisz? Przybliżyłam się krzesło. Dobrze. Gra kończy się w chwili, kiedy pierwsza osoba straci wszystkie karty. Wtedy liczymy. Osoba, która ma ich najwięcej, wygrywa. A teraz Was zapraszam na gameplaya, gdzie wcielimy się w myszki i w kłódki. Będziemy się łapać? Jej! Ach, ten entuzjazm w tak młodym wieku. Zapraszamy. Czy mawiny zaczynają rozgrywkę? Kotem jest najmłodszy gracz, czyli Sami. Rzucasz? Rzucam. Ładasz tak daleko. To sobie podaj. Rzucaj się bliżej, wiesz? Dobra, czyli teraz ja jestem kotem. Moja myszka ląduje przy mnie. Nieważne. To! Tak bardzo nie. Trzymaj. Tym mniej osób, tym trochę trudno łapać. No nie, jak jest więcej myszek, to... Łatwo łapać. Same? Tą ręką już będzie źle łapać, Baś. Ale będzie mi lepiej rzucać. Myszki, myszki, dużo myszek, 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 myszek. Ach, te nerwy! Ej, jakby to tak kiedyś poleciało komuś zęby, to by było chyba kiepsko. Okay. Dobra, Sami dajesz. Co się stało? Jeszcze raz. Myszka. Dlaczego się szykujesz na moją myszkę? Przerzuć. Dobra, muszę być szybsza. Dobra, truniemy. Raz, dwa, trzy. Mogę ci trochę łapać. Zamknij lubi. Spróbuję. Myszka. Myszka. No! No wypadnij. Sami się pomylił i odrzuca kartę, położymy ją na bok. Ok, ja rzucam dalej. Nie, bo będzie mi źle złapać. Ma coś! Moja karta. No się ucięłaś mojej. Sorry. Jesteś bliżej mnie. W ogóle uciekła. Proszę. Właśnie dostałam myszą. Dostała. Dobra. Sami musimy teraz uciekać. Sami ma ostatnią kartę. Dziękuję. Proszę. Się narzucałam. Dawaj, ja sobie połapię. Już prawie was zrobiłem. Sama, ale masz jedną kartę. Nie. Do góry brzuszkiem. Ja cię teraz... Dlaczego twoja myszka jest do góry brzuszkiem? Poczekajcie. Czy coś się stało? Dajesz tam, dajesz. Zatruło się. Na syr! Tym serem filcowym. Na syr! Jest na
leży, no. Użyłaś moją myszkę. Ajajaj, lewa ręka. Zapomniałam sobie zmienić. Zapomniałam sobie. Sebal, be careful. Aaaa, i odrzucasz kartę, przegrałeś! I tyle, koniec! Ile masz baś kart? 4. Grałam. Jako rasowa kocia mama musiałam wygrać kota Stefana, nie, prawda? Już tak to jest z ludźmi, są lubią koty. Koty są super, prawda, że koty są super? Kociarze, łączmy się. Nie. Nie, nie. Twoje dziecko chce kota. Twój mężczyzna też, to nie trzyma alergii. Jadę sobie kota. Będzie pies. Tak więc, tak wygląda kot Stefan. Sam, jak wrażenia? Podoba ci się ta gra? Ta gra jest fajna, ale... Za dużo słowa fajna. Ale za dużo emocji. Za dużo emocji dla niego. Baś, co o tym myślisz dla dzieci? Jesteś mamą. Tak. Już mi tego przypominasz. Co o tym sądzisz? Bo ja się jeszcze... Wiesz co, dla młodszych myślę, żebym wzięła, ale tak... To już jest za stare. Za stare. A dla mnie byś wzięła, bo mi się to podoba. No dobra, i dla wielbicieli kotów też ewentualnie mogłabym wziąć. Jest super. Znaczy, no ja jestem kociarą, więc dla mnie to jest pozycja obowiązkowa. Ale wiesz co, widziałam, że babcie emerytki nawet w to grały kiedyś. Naprawdę? Na jakimś filmiku na YouTubie chyba. No. Także kot Stefan właściwie wpisuje się w kanon każdego wieku. Bo każdemu się to może spodobać, tak żeby nie narzucać. Ale że ten, że gwiazdka się zbliża, pod choinkę zawsze można. Zdecydowanie. Zamiast normalnego kota. Zamiast normalnego. No, dziękujemy za dziś. Zapraszamy na naszego Instagrama, Facebooka, Twittera i na naszego bloga. A teraz to żegnamy się, co? Tak. No to co, powiesz papa? Tak. Papa! Baś! Cześć! Na razie.